dnia 9-13 września 1939 roku na polach wsi Ołtarzew, Domaniewek, Kopki i Pogroszew pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez generała Wiktora Thome a 16 Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. W dniu 8 września 1939 roku 4. Dywizja Pancerna Wojsk Niemieckich 16 Korpusu Pancernego podeszła pod Warszawę, przecinając drogę wycofującej się na wschód Armii Łódź. Armia Łódź walcząca od 2 do 5 września na południe od Łodzi, a potem wycofująca się w kierunku Skierniewic, otrzymała 10 września potwierdzenie rozkazu naczelnego wodza polecającego kontynuację odwrotu w kierunku nad Górę Kalwarią, nad Wisłą, a więc w kierunku, w którym wszystkie drogi były już od 2 dni odcięte przez przeważające siły wroga. W tej sytuacji generał Wiktor Thome, który objął dowództwo nad Armią Łódź, postanowił zmienić kierunek odwrotu i przebijać się wprost na Warszawę. Mimo początkowych lokalnych sukcesów w walkach o Mszczonów, Brwinów, Błonie i Święcice dywizjom generała Thome brakło już sił, by przebić się przez obszar działania 11 Korpusu Armijnego. Trzy dywizje zgrupowania generała Thome 12 września przypuściły atak na niemiecką blokadę Warszawy. Zacięte walki trwały do 13 września, kiedy przełamano linie niemieckie na polach ołtarzewskich w kierunku na Umiastów. Ostatnie natarcie rozpoczęło się rankiem 13 września. Nacierała 2. Dywizja Piechoty Legionów pod dowództwem pułkownika Antoniego Stajcha na pozycję pułku SS w Ołtarzewie. Natarcie wzdłuż szosy warszawskiej przełamało niemiecką obronę w Ołtarzewie. Generał Wiktor Thome bez łączności i pełnej informacji o położeniu podjął 13 września decyzję marszu na północ przez Ołtarzew u Miastów w kierunku Modlina. Osłaniające oddziały po oderwaniu się od nieprzyjaciela po południu 13 września wraz z całym zgrupowaniem podążyły w kierunku Modlina, gdzie dotarły 14 września. Wspomnienie 85. rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, której przebieg został na wstępie przedstawiony, rodzi jak zawsze bolesne refleksje. Powoduje szereg trudnych pytań. Tak trudnych, że od kilku pokoleń nie sposób udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi. Czy naprawdę jedyną ceną i rachunkiem za wolność jest ofiara młodych ludzkich istnień? Czy wspólnota narodowa ma prawo oczekiwać od swoich członków aż tak jednoznacznych przykładów lojalności i poświęcenia, jakim jest ofiara życia? Czy wolność naprawdę musi krzyżami się mierzyć? Zapewne ponad 1200 poległych na ołtarzewskich polach podczas zajadłych zmagań nie miało czasu na takie refleksje. Chcieli przeżyć, wygrać bitwę i wojnę, wrócić do domów i spokojnie żyć. Szanowni panowie, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz obchody walk wrześniowych 1939 roku na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie. Liczba żołnierzy Wojska Polskiego poległych w okolicach miasta Ożarowa Mazowieckiego w walce z Niemcami
pochowanych na tutejszym cmentarzu mówi najdobitniej, że rok 1939 był tragicznym rozdziałem historii Polski. Niewielu zdawało sobie wówczas sprawę z tego, że dopiero zaczynała się II wojna światowa. Niezwykle krwawa, pochłaniająca miliony ludzkich istnień i zmieniająca losy wielu krajów i narodów. Syn Boży stał się człowiekiem. Zamieszkał na ziemi w swojej ziemskiej ojczyźnie, którą umiłował. A przez swój przykład nauczył miłować każdą ojczyznę jak swoją matkę. Stoimy w miejscu, gdzie groby naszych rodaków przypominają, jak wielką cenę zapłaconą za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Schylając głowy, pragniemy dziękować Bogu za tych wszystkich, którzy swoje życie oddali na ołtarzu ojczyzny. Chcemy dziękować za ludzi, którzy kierowali się takimi wartościami jak odwaga, miłość do ojczyzny, umiłowanie wolności. Stajemy pełni wdzięczności za żołnierzy, którzy 85 lat temu przedłożyli wolność i niepodległość ojczyzny ponad własne dobro i ponad własne życie. Pomimo różnego pochodzenia czy poglądów stanęli ramię w ramię, by bronić swoich rodzin, by bronić Polski i tego, co było dla nich najważniejsze. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi ożarowskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu pamięci przy pomniku bohaterów Bitwy Ołtarzewskiej na cmentarzu żołnierzy września 1939 roku, aby w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej i Bitwy Ołtarzewskiej przywołać pamięć bohaterów, którzy polegli na tej ziemi, tocząc bój z niemieckim najeźdźcą. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Do was wołam, córki i synowie narodu polskiego, którzy w godzinie próby nie zawiedliście i udowodniliście światu, że Polski jesteście warci. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Kwiaty składają kombatanci ze Świętego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Delegacja samorządowa Gminy Ożarowo-Niemiecki. Właśnie. Pan Paweł Krzysztof, Burmistrz Ożarowo-Niemieckiego. Pan Andrzej Cichacz, Przewodniczący Rady Miejskiej. Pan Kamil Bernardyk, Radny. Czwarta delegacja powiatu warszawskiego zachodniego.
krew, osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. Wysokie odpowiedzenie wojskowej asysty honorowej. Pod oddział, marsz! Na ramię, broń! Brawo, zwrot! Za mną! Marsz! Patriotyzm, piękne, ale też i trudne słowo. Dla mnie osobiście jest to pamięć, ale też postawa taka na co dzień, która świadczy o tym, że jesteśmy świadomymi Polakami, znamy swoją historię, wiemy jak należy zachować się w danym miejscu i uważam, że patriotyzmu powinniśmy się wszyscy uczyć od tego najmniejszego do tego najstarszego. To nie jest coś, co umiemy, tylko musimy się tego uczyć cały czas. Czy bitwa ołtarzewska była potrzebna? To jedno z najtrudniejszych pytań, które każdy mieszkaniec naszej gminy, świadomy miejsca, z którego pochodzi, może sobie zadać. 1200 istnień straciło tutaj życie. Ludzi ze swoimi marzeniami, pragnieniami, zazwyczaj byli to młodzi chłopcy. Poszli w bój, oddali to, co mieli najdroższego, a przecież się bali. Efekt bitwy z punktu widzenia całej strategii obronnej 1939 roku no był zły. Bitwa została przegrana, Warszawa została zdobyta, więc w sensie czysto militarnym to była porażka. W kontekście nauki, historii dla przyszłych pokoleń to duży sukces, bo jeśli my będziemy pamiętali o tym, co wydarzyło się tutaj 85 lat temu, wydarzyło się w czasie Powstania Warszawskiego, wydarzyło się podczas innych dramatycznych chwil II wojny światowej i innych konfliktów, łatwiej się będzie do nich ewentualnie, nie daj Boże, co przygotować, w sensie też praktycznym. Pokój i wolność nie jest dana raz na zawsze. To takie oczywiste i często powtarzane stwierdzenie dzisiaj nabiera szczególnego wyrazu. Nie ma nic za darmo i niestety wojna w Ukrainie potwierdza to bardzo dobitnie, że jednak wolność krzyżami się mierzy. Jak podobała się Pani dzisiejsza uroczystość? Przepiękna, pięknie wszystko przygotowane. Ja jeszcze mi serce drga, ja aż się rozpłakam, ale ze szczęścia, że zdążyłam przybyć. Dziękujemy, bardzo nam miło. Pięknie, jesteście super. Dziękuję bardzo, z całego serca Wam dziękuję. Pięknie, naprawdę pięknie.